Siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15, witam serdecznie w kolejnym odcineczku po sąsiedzku, jak zawsze ze mną sąsiad. Dzień dobry, witam serdecznie. Sąsiad nas wita gdzieś tam daleko, ale my jesteśmy za stodołą, bo oczywiście piękny widok mojego cudownego kombajnu, który ostatnio sobie leżał i odpoczywał, ale w poprzednim odcinku, na który serdecznie zapraszam u sąsiada, troszeczkę zarobiliśmy, bo byliśmy na usługach, więc pieniążki wpadli. Pierwsze, kurde, krok po kroku będziemy spłacać sobie tego kombajnika, ale co do spłaty, najpierw troszeczkę wydatków. Postanowiłem, że w tym sezonie wpadnie do nas zbin nowy. Po prostu, jak sami wiecie, przez tego wariata straciłem miejsca do kipowania, czyli nasze piękne klepiska, i tylko zostaje mi tak szczerze tu miejsce, bo tu oczywiście zostają ziemniaki, bo całkiem spoko jest to miejsce na ziemniaki. No a tutaj, no jednak wolę trzymać kombajn w tym dużym garażu niż małą kubkę soi czy też owsa, bo tego jeszcze nie wiem dokładnie, ale pewnie soi, bo soja jest ostatnia do koszenia. Dlatego też postanowiłem wydać na to. Chciałem na coś innego wydać pieniążki, ale jednak z czasem po prostu podczas testowania wyszło, że nic takiego się nie uda. Może tak wam to streszczę. Teraz tak, najważniejsza rzecz przy tym kombajnie, coś mi pikło, nie wiem co. I nawet lepiej, że nie wiem co mi pikło. O kurde, ciekawe, gdzie jest ustawiony ten sklep. Ale na delivery cost nie miałem. No, też nic nie miałem, więc nie wiem. Znaczy mi tylko pokazało, więc nie wiem gdzie to jest, ale mniejsza z tym. Ja lecę sobie kombajnem. Kombajn muszę zawsze trochę podgłosić, bo on jest delikatnie cichszy niż cała moja reszta sprzętu. Więc lecę najpierw kombajnem, bo dzisiaj zaczynamy od akcji żniwa owsa. Więc lecimy na moje nowe pole, sprawdzimy sobie jak ten owiec mi posypie, bo jeszcze owsa nie kosiłem w tym sezonie, sąsiad też nie kosił, bo on ogarnął sobie sorgo. Nie, ty nie mówiłeś coś, że ci się bugowało i żeś przestawiał ten sklep? Dobra, nie, już nie, widzę gdzie jest. Nie, bo ja musiałem ten cofnąć, od nowa szykować, bo się tak zbugowały, że cały czas samochody i tak stawały, więc musiałem cofnąć wcześniej, Boże, jak to się nazywa? Sejwa. No dobra. Czaisz to. Bo cały czas on nic. Się kupuje na drodze, nie? Aha. To pozdro. No także. To musisz to, no to zmień to gdzieś tam, przestaw. Obojętnie gdzie to było i będzie git. Dobra, najważniejsze czy się sypie słoma, bo to jest podstawa. Tutaj słoma leży, jedynie że brałem tylko z za stodoły, tak się mówi, sąsiada, tam z tego pola, jest czyściutkie, więc tam będę mógł działać, jeżeli będę w ogóle miał czas. Oczywiście też nie będę cały odcinek kosił, bo jak sami dobrze wiecie, tego koszenia jest długo i myślę, że spokojnie te pół hektara prawie, które tu jest, na luzie bym mógł. Co to za jakiś triatlonista biegnie tutaj? Ludzie już biegają normalnie po drodze, kurde, co to się teraz dzieje? Wiadomo, że teraz fitness, jeszcze raz fitness, ale bez przesady, no kurde, on był ubrany jak nie powiem co. Ale okej, niechaj tak będzie. Wracając do koszenia, tutaj jakbym się uparł, no to mógłbym to wszystko w jednym odcinku skosić, ale to też nie o to chodzi, żebym teraz miał wszystkie odcinki z koszenia. Cieszę się z tego, że mam ten swój kombajn, zarabiam, bawię się, że jest coś innego. Baliście się, że skończy się kombajnista Marek Zbyszek i tak dalej, bo jednak, no, myśleliście, że oboje od razu kupimy kombajny, tak czytając komentarze chyba, tak ja to myślę, a tu jednak psikus, nie, no wiadomo, że jeżeli ktoś ma być kombajnistą, to tylko ja jako pierwszy na czele, nie wiem czemu, zawsze to lubiłem i chyba do końca grania farminga będę po prostu, no, lubił kosić, a nie tylko patrzeć jak ktoś mi to kosi. Nie powiem, jest to bardzo fajna rzecz, bo zawsze na tej serii to zajebiście wygląda i nie powiem, ale na pewno częściej będziemy to kiedyś robić, jak będą jakieś serie tego typu.
Ale jak to się mówi, co za dużo to niezdrowo. Nie chcę też, żeby cały czas było to koszenie, bo to jest no i u sąsiada, i u mnie jednak jedno i to samo, tak? Bo i my czekamy na tego Zbycha, i on czeka, i tak wiecie, no jednak chciałbym, żeby ta jakaś zmianka była. I nie powiem, bo fajnie to wygląda, gdy teraz gdzieś tam u sąsiada zobaczycie inne kombajny, na przykład jak był ostatnio Mareczek, i nie powiem, fajnie to wyglądało. Nawet też porównanie, czy nawet ja u sąsiada też pokosiłem, to też zawsze coś nowego. Więc pod tym względem no, ja się mega cieszę i też u siebie nie muszę tam gdzieś jednak patrzeć, że ktoś przyjedzie do mnie, tylko samemu sobie mogę to przycisnąć i pokosić. Tak, na przykład teraz mamy 10 rano, rosa zeszła, ja od razu cisnę farem w pole i mogę sobie kosić, nie czekać na nikogo, wręcz bym powiedział, tylko sam na siebie i mogę sobie na spokojnie tutaj kosić. Najważniejsze jest to, że ten owiec mi tak dużo nie sypie, no bo wiadomo, jak to owiec, więc liczę się z tym, że ja przejadę całe okrążenie, bo jeżeli nie przejadę okrążenia, to będzie lipa, bo gdzieś stanę w takim miejscu, gdzie bym nie chciał. Nie chcę też się przecinać tutaj, chociaż chyba się przetnę, bo boję się, że może być naprawdę taka totalna lipa, jeżeli ja pojadę tam gdzieś i się nie przetnę. Teraz poczekajcie, bo ja chyba za bardzo się naddałem, matko boska, ale żebym uciekł. Dobra, tak, teraz muszę jechać, bo za bardzo przesadziłem. Z jednej strony mogłem zaryzykować i pojechać tam, ale nie wiem, jak na poprzeczniaku może wyjść później procentowo. Jednak u mnie te 1,5 tony szybko się zasypuje. No to mówię, dwa i minusy, jeżeli chodzi o ten kombajn, czyli prędkość i pojemność. Ale sami widzieliście na poprzednich odcinkach, że jednak gdzieś to też są plusy, bo na przykład sąsiad w tym czasie, gdy ja mu kosiłem, mógł zrobić wiele innych rzeczy, a nie tak jak zawsze gdzieś tam ten zapierdol był taki, że on po prostu musiał się skupić tylko na odwozie przyczep, bo po prostu to było tak grube, jeżeli chodzi o koszenie tam bizonem czy też klasem, więc pod tym względem naprawdę ja się cieszyłem, że zarobiłem, sąsiad się cieszył, że też w tym samym czasie mógł porobić też inne akcje. Jak na razie chyba dobrze wymyśliłem to, że pojechałem tędy, chociaż może na styka by wyszło, jakbym pojechał normalnie naokoło tego klina też wykosił, ale nawet klin to ja sobie mogę później wykosić, a teraz skupić się na przykład na tych prostych kawalątkach. Ale zobaczymy. Najpierw, jak sami widzicie, 87%, więc chyba bym nie obkosił jednak na około, bo tam jest zawsze dłuższy poprzeczniak, więc gdzieś bym się pewnie w połowie poprzeczniaka zatrzymał, więc jest git. Ja teraz tutaj też za chwilę się zatrzymam. Pobiegnę sobie po ciągnik z przyczepą. Z jednej strony mogłem sobie to najpierw przywieźć i już mieć tutaj gotowe, ale na spokojnie, nic mi się nie śpieszy. Rura niech się łotwiro, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby sypać jak najwięcej. Owiec pierwszy raz w takiej dużej ilości dość tutaj, jeżeli chodzi o moje gospodarstwo i oby no się to utrzymało, bo jednak podoba mi się ten owiec. Od początku go gdzieś tam sieję i chciałbym po prostu jak najwięcej z niego zbierać, ale to też nie ode mnie to zależne. Ostatnio nie byłem zadowolony, ale tego owsa też po prostu jakoś dużo nie miałem, więc nie mam po prostu co narzekać, dlatego to jest taki testowy sezon, jak naprawdę można wyjść na owsie, bo jak dobrze wiemy, słoma słomą, czyli tego wyjdzie całkiem sporo, bo tu mamy 3 belki, jedna była chyba wrzucona krową, jak dobrze pamiętam, i zostają jeszcze chyba 5 albo 4 na tamtym polu. Tylko chciałbym najpierw 4 wrzucić, żeby móc już jechać. No i wiadomo, zostaje właśnie jeszcze całe to pole owsa. Myślę, że tam tych belek troszeczkę jednak będzie, bo największe pole słomy też powinno całkiem sporo dać, więc jeżeli tam dostanę z jakieś 6-7 bel, to trochę sprzedaży będzie, jeżeli chodzi o słomę. Prawdopodobnie sprzedam od razu, tak jak zawsze, pieniądz się jednak przyda, bo ogołociłem się trochę z tych pieniędzy, zostaje mi w tym momencie jakieś 2300. Wiadomo, że przy każdym przewijaniu coś tam będzie wpadać, więc to jest też jako taki plus, ale jednak zawsze te parę tysięcy wpadnie za tą słomę. Bardzo ładnie koguty mi świecą z daleka, ale nie zauważyłem, że koguty się włączają, jak jest pełne. Teraz tak się zastanawiam. Nie sprawdzałem tego.
ale teraz podjeżdżam. Po raz pierwszy podjeżdżam przyczepą pod rurę. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednich odcineczkach, czy tam w poprzednim odcinku bardziej moim, to córka jeździła, dzisiaj już córki nie ma. Kurna, nie mogę wsiąść do kombajnu. Córkę powiedziałem, za często o córce coś tutaj powiedziałem i już się skończyło. Dobrodziejstwa. Ale wracając, oczywiście, jak sami pamiętacie, młody z córką tutaj pojeżdżali, więc ja tak tylko się skupiłem na kombajnowaniu. Dzisiaj już te żniwa są samoczynne, że się tak wyrażę. Jednak mi się zdaje, że na moją nieobecność ktoś buszował w moim kombajnie, bo ten kogut sam się nie odpala, bo jak i sam nie zgasł, to myślę, żeby się sam nie odpalił na 100% czy tam pełny zbiornik, tak, że się tak wyrażę. Więc tutaj ktoś grzebał, pewnie ten triatlonista, który sobie biega, to może stanął w cieniu, chciał, że zobaczyć, widział, że nikogo nie ma, a ewentualnie jakiś złodziejaszków tutaj mamy na naszej wsi, więc musia też uważać i lepiej nie zostawiaj ciągnika gdzieś na polu i nie odchodź, bo będzie problem, co nie? Ja chętnie rozrzutnik zostawię. A, rozrzutnik to mogą ci zarąbać, bo tam tak w nim nie ma za dużej dobroci, że się tak wyrażę. Ja sobie teraz sprawdzę. Oczywiście będę chciał ukosić pełną przyczepę, zjechać i pobawić się w kolejną robotę, tak jak mówiłem, żeby nie kosić. Ale druga sprawa, czy jak długo tu też będę kosił tą całą przyczepę, bo to jednak trzy zbiorniki. Jak na razie, jeżeli będzie tak wychodziło, no to będą trzy kółka, ale jak sami dobrze wiecie, kółka się zmniejszają, więc też tego sypanka może być mniej, ale liczę, że jak zrobię trzy kółka, no to ta przyczepa jako tako powinna być pełna, więc fajnie by było, żebym właśnie wtedy pojechał i na tą drugą część odcinka porobił też coś innego, więc jak na razie jestem zadowolony. Tutaj na pewno tych kółek będzie o wiele, wiele więcej. Więc jeżeli po trzech kółkach będę miał pełną przyczepę, to ja myślę, że około 8 do 10 ton powinienem tego owsa tutaj ukosić. A to już naprawdę całkiem spory pieniądz, jeżeli chodzi o owiec. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze dojdzie z tego słoma, więc myślę, że to będzie całkiem strzał w dziesiątkę, że się tak wyrażę, jeżeli chodzi o owiec, więc sąsiad dobrze wyszedł na sorgu. Nie wiem, jak wyjdzie na owsie, bo to dopiero niedługo u niego koszenie. No co, tam będzie pewnie ze 2 tony. A ty masz tylko to pole koło mnie? Tak, tak. Ja chciałem sobie tego po prostu zobaczyć. A przetestować. No to ty wyjdziesz tak samo jak ja w poprzednim sezonie, czyli małe poletko, nie za dużo sypnie, sprzedaż za 2000 i na razie trzymaj się, tak? Bo ja tak miałem i nie byłem zadowolony. Jeżeli mały poletek potrafi zarobić 6 tysięcy na przykład sorgo, czy tam nie wiem, no bo tak to trzeba liczyć, że 6 tysięcy, nawet więcej, za 7-8 tysięcy z 0,30 można ściągnąć. Więc no dlatego, no też widzisz, wiedzieć, ale same porównanie z ziemniakami, tak? Gdzie zasadziłem naprawdę mało, wyszedłem mega do przodu. Teraz sprawdziłem na 20 pewnych arach, no bo jednak o to tutaj chodzi, żeby być pewnym, na ilu się coś sadzi, bo tam no nie wiemy, czy tam było 10 arów, czy tam było 15 arów. Ja osobiście nie wierzę, żeby tam było 20, bo 20 arów to tam daleko, więc to jest teraz druga strona medalu, ile naprawdę uda się zebrać właśnie tych ziemniaków w tym sezonie i czy po prostu zostać na 20 arach i sadzić ziemniaki właśnie na takim gruncie, czy jednak jeszcze spróbować podwyższyć się do 30 arów, czy to będzie też miało sens, ale to zobaczymy już niedługo, już w... Sery nie zebrało mi tego, już we wrześniu, więc można tak powiedzieć za miesiąc będzie się działo. Ja sobie tak będę robił, że tutaj będę podkaszał do ciągnika, będę wysypywał i jechał kolejne kółko, bo ładnie stoi akurat sobie w cieniu, więc żeby się nie grzał mój zestaw, ten drugi chociaż, to sobie go tak zostawiłem. Nawet fajnie to tak wygląda tutaj pod tym drzewem, pięknie to drzewo tutaj ten cień mi daje. Jak sami widzicie, po pierwszym kółku miałem dość piękne 100%, tutaj już mam po kółku tylko 70%, więc to od razu inna sprawa, ale my zaraz sobie podjedziemy jeszcze trochę do przodu, żebym miał jak cofnąć, bo to jednak ten profil skrętu nie jest jakiś zajebisty. Ja sobie wyjadę. Tak, chcę mieć proste dość te pokosy, bo moja prasa jest dość dobrze. Stój. O, może sypać. Z czego jestem zadowolony?
Ale na pewno przez zimę przejdzie. Myślę, że remont nie będziemy kupować. Będę chciał naprawić ten wyrzut. Nie wiem, jakąś tam sprężynę wyrąbać, żeby to robiło robotę, bo ona nie chce wyskakiwać, więc może albo jest za wysoko ten cały drut do podrzucania, nie wiem, muszę to ogarnąć, ale na pewno jedną z tych rzeczy będę musiał sprawdzić i przespawać, czy tam przekręcić, zależy jak mi się to uda, żeby po prostu to ładnie wylatywało, bo nie powiem, jest to wkurzające, gdy na przykład jedzie się z górki, tak, no z górki to już nie ma opcji, żeby tabelka wyleciała. Jak się jedzie pod górkę, ona ma tą swoją grawitację, ona tam gdzieś ciągnie ją do tyłu i jest wtedy gitna, ale no nie da się cały czas jeździć pod górkę, więc pod tym względem lipa, a tu gdzie bardziej jesteśmy na płaskim, chociaż chyba też idzie w tamtą stronę bardziej górka, to i tak mi tabelka za dużo nic nie da. Tu już poprzeczniaka sobie robić nie będziemy, na dwa mi wystarczy. Jeżeli chodzi o to pole, więc tego sypanka też będzie już mniej, ale zobaczymy. Jak na razie mamy gdzieś usypane 2,5 tony, więc brakuje mi jeszcze niecałe, czyli pełny zbiornik. Pełny zbiornik do przyczepy, dobrze gdzieś tak liczę? No coś koło tego, więc będę musiał troszeczkę się tutaj pobawić. Może sobie wykoszę tego klina teraz, tak z ciekawości. Bo wiem, że nie będę miał szybko pełnego zbiornika, więc będę mógł się tutaj pobawić tą stroną. Też wam pokażę, jak wygląda ten klin z tej strony. Nie pamiętam, czy ja tu siałem całe pole, czy tylko połowę na odcinku. Gdzieś mi nie świta dokładnie, ile udało mi się tutaj na odcinku zasiać. Ale wiem, że siewów było bardzo dużo w poprzednim sezonie i sami to pisaliście, że jest dużo siewów, no ale no niestety no. Takie jest rolnictwo, że jeżeli przyjdzie okres siewny, no to trzeba to zasiać, więc zawsze przeważnie gdzieś tam łączę wam siewy z czymś innym, żebyście nie widzieli tylko same odcinki siewów. Chociaż z drugiej strony mógłbym też zrobić jeden odcinek siewów i wszystko zasiać w jednym odcinku i to by było na tyle. Ale lepiej gdzieś tam to dzielić, pokazać też co innego niż skupić się tylko na siewach. Takie jest moje zdanie, ale wy możecie też powiedzieć jak wy to widzicie. Kurczę, no jak tak teraz przejechałem te 50%, no ale myślę, że jak pojadę tutaj, wykoszę tego klina, ten klin jakoś duży nie jest, czy ten kawałek klina, bo całego klina na pewno nie wykoszę, to myślę, że troszeczkę mi tutaj wpadnie i będę mógł podjechać do przyczepy już z pełnym zbiornikiem i to by było najlepsze rozwiązanie. Myślę, że będę na pewno sypał do bina, no bo jeżeli jest nowy bin, to fajnie go by było wykorzystać i sprawdzić. Jaki to dobry był nabytek. Szkoda, że nie wyszły mi moje pomysły, bo gdzieś jednak w głowie miałem kupno przyczepy. Miałem dość fajną przyczepę, ale po oględzinach jednak wyszła, że no, jest to zbyt duży wydatek na przyczepę, która no, nie jest w pełni sprawna i nie odpowiada mi do tego, do czego chciałem kupić. A jednak gdzieś w głowie miałem przyczepę, która będzie gdzieś specjalnie do belek. Oraz też pomocnicza na zimę, no bo to najbardziej gdzieś ta przyczepa w tym momencie jest mi potrzebna, bo nie mam aż tak ogromnych plonów, żebym musiał jeździć z dwoma przyczepami. Wiadomo, jakbym sobie przyjechał na to pole z dwoma przyczepami, to bym miał całe pole zgarnięte i to by było na tyle, ale nie mam tak dużego gospodarstwa, żeby tam sobie wywijać nimi i podjeżdżać, żeby było dość dużo miejsca, więc pod tym względem ono aż tak bardzo mi nie jest potrzebne, ale gdzieś jeżeli chodzi o belki czy też o sprzedaż zimową, przydałaby mi się, bo jak sami dobrze wiecie, w zimę ja jednak ze sprzedażą mam problem, bo mój rozrzutnik nie nadaje się do sprzedaży. Nie wiem, kto widział zaczep w rozrzutniku, bo były takie komentarze, czemu nie podczepiłem do rozrzutnika przyczepę, czyli na odwrót. A nie odwrót. Masz do dodawania? Nie. Nie widziałem bynajmniej, więc no, wątpię, żebym tego nie zauważył, ale no, w tym momencie nie mam czegoś takiego, więc może, że gdzieś tam jak się ją potem modyfikuje, to jest, ale to bym sobie chyba już ją wymodyfikował od samego początku, chociaż nie wiem, teraz już się sam pogubiłem, jak ty mi to teraz powiedziałeś, ale na pewno w tym momencie, którym jest teraz, no nie mogę ją podczepić, więc ja wątpię. Na przykład mam dodawany zaczep, nie? Tak, ale ty masz też inaczej, ja mam z tyłu, ty nie masz z tyłu tej blachy, co nie? Bo ja mam tą zabudowę z tyłu.
Ty tej zabudowy nie masz, więc też może dlatego ty możesz mieć ten zaczep. Ja nie wiem, jakbym sprawdzał to w niedawnym czasie, to bym ci powiedział, ale już dawno jej nie modyfikowałem, więc nie powiem, czy tam jest coś takiego, ale sprawdzę to. Sprawdzę to na pewno przed zimą w 100%, jak my tam się z tym trzymamy. Dobra, ja sobie tu jeszcze jedną, może jeden poprzeczniaczek zrobię, bo tu jednak te drzewa są, więc ukoszę. Chociaż jak tak teraz patrzę, to mogłem jechać tam ten klin już wykosić do końca i byłoby chyba git. Chciałbym ten klin złapał na raz. No teraz to już wiem, że nie uda mi się. Ale wiem, nie będzie też na pewno tyle, jeżeli chodzi o owies, bo gdzieś liczyłem 8 ton. Nie wierzę, bo już z tego kawałka na pewno nie da kolejnej przyczepy. Dlatego jestem pewny w 100%, że no nie da mi niestety tak dużo owca, na ile myślałem, więc znów tak myśląc na dłuższy okres, nie wiem, czy to jest opłacalny interes tym owcem, bo myślę, że jakbym tutaj zarzucił pszenicy, to na pewno mógłbym lepiej wyjść. Bo tam by naprawdę festę sypnęło, ale to zobaczymy, wszystko się okaże już na sam koniec, jak tego owca wykoszę, jak po prostu nasypę do bina i się wtedy dojem 100%, jak to będzie wyglądać. Można by było nawet chyba zostawić już tą moją maszynerię i pojechać z tą przyczepą na gospodarstwo. Fajnie, bo wyjdzie połowę odcinka koszenia i będziemy mogli sobie podziałać dalej. Cyk, myk, fuch. No, tak czułem, że tutaj ten triatlonista to działał na pewno, bo sama przyczepa by mi się nie odłączyła. Cyk, myk, fuch. Można tak powiedzieć, bez 50 prawie kilo pełniutka przyczepa, więc bardzo ładnie tutaj się ułożyło. Wręcz bym powiedział, idealnie wyliczyłem. Kombajn w cieniu, niech sobie odpocznie. My przyjedziemy to już sobie na spokojnie później. Jak na razie jedziemy sobie odczepić, czy wysypać tą przyczepę. Odczepimy ją, podczepimy tura, bo na pewno będę chciał w końcu te belki pozbierać, żeby mieć też kolejne pole, że się tak wyrażę, gotowe, bo stamtąd to jednak jeździłem od razu luzem. No tutaj taki kawał nie będę jeździł po jednej, dwie belki, tylko już rzucę na przyczepę i sobie to przywiozę, bo jednak tam u sąsiada za gospą to te trzy belki to ja tak szybko dość przywiozłem, że no nie opłacało mi się ładować tutaj nazad, bo jest to dość blisko. No tutaj jednak troszeczkę tego czasu by mi zeszło, jak miałbym się tak bawić. I wręcz by to było nieopłacalne, jeżeli chodzi o paliwo. U sąsiada owiec czeka. Czy czeka na mnie, czy czeka na Zbycha, to się okaże. Sąsiad ostatnio mi tam obiecywał, że jak już ustawię sobie na owiec, to od razu będę mógł mucić u niego, więc daj Boże, żeby to dzisiaj się... Dzisiaj już od razu iżdżać, czy co? Nie, no dzisiaj to nie dzisiaj nie skoszę u siebie, więc iżdżać nie będę. Ale no tak jak mówię, gdzieś tam na zaś, jeżeli chodzi o to. Może się to udać. Teraz tak. Czy ja mam ustawione tutaj? Mam na tył. Tył to mi niepotrzebny. Potrzebna mi jest bardziej lewa. Cyk, myk, fuch. Bardziej mnie to interesuje. Kolejny bin się napełnia. Tam nadal pszenicy jest. Pszenicy nie zmieniam. Niech jeszcze trochę podjedzą kury. Wsypę im pełne koryto i reszta zostaje na sprzedaż. Owiec też jest już gotowy. Ja sobie teraz tak, tą przyczepę odstawię. Odstawię ją sobie tam. Pod wyjazd, że się tak wyrażę. Potem się ogarnie te burty, żeby je zdjąć i żeby było gotowe, wręcz bym powiedział, do wyjazdu na belki. Tak, oczywiście, że chciałbym najpierw odłączyć węże. I cyk, ja sobie teraz podjadę tutaj i od razu podczepię tura, ale najpierw chyba zacznę od ciążnika z tyłu. Żeby ładnie było wszystko przygotowane. Cyk, obciążniczek do góry. Cyk, myk, fuk. Jak sami widzicie, mam piękną łyżkę do tura. Wyspawaną. Kupiłem troszeczkę
stali ostatnio, mówię, a trochę się pobawię ze spawarką, więc za parę stówek udało mi się to ogarnąć. Sami właśnie pisaliście też w komentarzach, żeby starać się samemu takie rzeczy robić. Też, dlatego mówię, nie ma problemu. Dla mnie, jak takie rzeczy mówicie, to ja jestem mega zadowolony, bo ja lubię bawić się ze spawarką. Ino, jak to mawiają, więc na pewno się przyda. A tym bardziej za parę stówek swoja rzecz to jednak cieszy, więc teraz podjedziemy tutaj. Muszę chyba stąd zabrać te widły, bo ciężko mi je się podczepia. Jak one są, jeszcze mi się drugie widły przewróciły, więc to jest najgorzej. Ja teraz sobie cofnę tutaj. O, i on niech sobie poczeka, bo belki sobie będziemy zbierać za chwilę. Sąsiad może, jak będzie miał chwilę, wpadnie. Pomoże mi z burtami, a ja najpierw sobie wezmę 40 i podjadę sobie trochę potalerzować, bo przygotowane mam już jedno pole, jeżeli chodzi właśnie o uprawę, bo nie mam już tam belek, więc chwilę tam podjadę, potalerzuję, chociaż dość mało mam tego czasu, więc liczę, że uda mi się to wszystko ogarnąć, a jeżeli nie, to po prostu potalerzuję parę minut i to by było na tyle, żebyście też widzieli parę akcji w odcinku, a nie tylko jedną czy też dwie. Dobra, czwórka, ogień, teraz bym się tylko ładnie tutaj wyminął. Tych nic nie jedzie, można cisnąć do sąsiada, ale muszę sobie, o, wyłączyć tego krzyżyka, bo ten krzyżyk mi tutaj lata, nie wiem, czy mi latał wcześniej też, czy nie, u sąsiada. Nie, jest, krzyż. U sąsiada, jak widzicie, kurna, przyczepa pełna sumy. Tutaj przyczepa pełna wapna, znaczy rozrzutnik pełen wapna, mówię, Boże. No i spokój z tym rozrzutnikiem, kurwa. Co tu się... nie jeździ sam jeszcze? Nie, stoi w miejscu. O, ja go wyjebałem, jak w dupie go mam, jak sobie jedzie, kurwa, w pizdu na inną wioskę. To proszę sprzedać rozrzutnik i kupić nowy. Ciekawe, jak mój rozrzutnik by sobie dawał radę z tym. Właśnie będę chciał pożyczyć na następny odcinek i sprawdzić to. No to zapraszam. Bo myślałem, że nerwicy dostanę. Nie, ja teraz jestem w szoku, że u ciebie ten rozrzutnik tak lipę robi, ale jak na razie ja jestem zadowolony, że u mnie jak na razie, oczywiście nic nie odwala, wszystko działa jak być powinno, więc to jest najważniejsze. Teraz tutaj akcja talerzówka, chyba po raz pierwszy 40 lata z talerzówką, też będę się starał zmieniać, bo gdzieś mam takie, zauważyłem od początku grania na posąsiedzku tutaj, swoje takie ulubione zestawy i staram się nimi jeździć. Ktoś mi właśnie napisał, że cały czas jeżdżę 40 z daną rzeczą, a 50 z inną rzeczą. Nie powiem, ale jak coś mi się spodoba, to lubię tym jeździć. Tak na przykład była to 50 z prasą. Cały czas męczyłem. Ostatnio 40 pojechała w końcu z prasą. Mówię, niech będzie coś nowego. No i teraz 40 na przykład pojechała z talerzówką, co talerzówka też była chyba bardziej maszyną dołączoną do tej pięknej 50, więc będę gdzieś tam starał się zmieniać, chociaż nie wiem czemu, od kiedy mam 50, gdzieś bardziej lubię pracować 50, 40 chyba już swoje przeżyła i dlatego, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale obydwa ciągniki uwielbiam, ale gdzieś ta 50 naprawdę robi robotę. Patrząc teraz na czas odcinka, myślę, że trochę tutaj potalerzuję, bo talerzowanie, jak sami dobrze wiecie, nie jest jakąś wolną robotą, więc z parę minut talerzowania, potem się pójdzie, weźmie się przyczepę, weźmie się ciągnik z turem Boży mój, a może nawet jak będziemy chwilę sąsiad, to pojedziemy razem, żeby zobaczył, jak to tam... Nie wiem, na razie nie wiem, co w ręce włożyć. A co ty tak masz za robotę, właśnie powiedz, bo tak... No ja wszędzie głównie wywalam wapna, no i teraz talerzuję po tym sorgu, bo to ścielińsko jednak jest wysokie. No. A żeby robić kolejne prace, to trzeba to stależować, więc... Gnojowice... Sąsiad! Kurde, jakie bizony jeżdżą u nas. Ale żniwa w pełni, jednak sierpień to żniwa w pełni. Pewnie. Nie, ale ładny, kurde, rzadko taki kolor jest widoczny. Taki parkowy róż? No taki trochę, coś w tym stylu. ale jednak bardzo, bardzo ładny bizon, bardzo ładny bizon gigant. Jebitna zieleń? Nie? Dobra. Jebitna żółć, można tak powiedzieć, czy tam pomarańcz. Żółć to może pęknąć. No nie powiem, ale... Jak się widzi takiego bizona? Gdybym nie miał swojego kombajnu, to by mi żółć pękła, nie powiem. A tak to, czekaj, gdzie on jechał, może on tu kosił gdzieś tam te pola pod kościołem. To nie do mnie jedzie kosić.
Kurwa, bo zaraz wyjadę swoim farem. Rzucę cenę i powiem nie. O nie, takim gigantem to ci za darmo nie odpowiedzie, Kasiu, chłopie. Nie ma uja we wsi. Ale też szuko jeździ, szuko roboty. Ta jeździ. Po polach jeździ i sprawdza, co, które jeszcze stoi, które nie. No ale tu obok przecież stoi, mógł tutaj zatrzymać się, poczekać. Wiesz, jak to było, jak kiedyś kurwa kumba jechał przez wioskę, bo nikt nie kto jechał, panie, wiedziesz pan? No, no z drugiej a strony. A ile na hektar, a później cały dzień kurwa za co? Co racja, to racja. Kiedyś tak było, że jak tylko wyjechał jeden na usługę do kogoś, to się pół wioski ja zlatywało to i... Ale prawie, nie? Kumbaj, więc tak, tam, tak, że jak i... nie ustalisz, to nie wyjedziesz, ale... I nie powiem, ale... Ale mi to się na przykład podobało. Jak on już wiadomo, że nie miałem swojego kombajnu i nie jeździłem na usługi, ale podobało mi się to, gdy można było w jeden dzień poznać pół wsi. To jest, nie wiem, dla mnie taki był plus, bo jednak gdzieś tam te ludzie, wiadomo, widziało się z widzenia, ale no, nie miało się z nimi kontaktu. A jak się wyjechało w pole, zaczęło kosić, to od razu gdzieś te pół wsi się zleciało zapytać, a co będziesz kosił dalej, co będziesz robił później, bo byś przyjechał do mnie. No i proszę bardzo, jeden, drugi, trzeci i człowiek widział pół wsi potem, co nie? Więc pod tym względem byłem zadowolony, bo można było sobie postać, pogadać, jak nie kosiłem, można tak powiedzieć. Ale bardzo dobrze wspominam gdzieś te lata 10-15 do tyłu. 30 do tyłu. Nie, no, aż tak to nie. Gdzie jednak tam takie rzeczy się robiło i widziało się bardzo mocno. Tak. Nie no. Aż tak mnie nie postarzaj. Tylko rok różnicy między nami jest. Aż tak źle nie jest. Ale pod tym względem tak by. Ja myślę, że teraz tak by nie było. Sam jak teraz powiedziałeś, że większość jednak tych ludzi ma swoje kombajny i też już się bawi. No i ja mam też ten sam problem z 40, co sąsiad ze swoją 60, że jak już pociągnie ją, to nie ma ciula we wsi, leci i zanim zahamuje, to i zmieni na wsteczny, to dymce opadają. Ja nie wiem, co to się odwaliło z tymi naszymi ciągnikami, że nie chce im się biegi i bieg zbić, wręcz by powiedział, ten wsteczny, który powinien pociągnąć do tyłu, a on tak na luzie ją ciśnie w dół i nie wiem, no nie wierzę, że aż taka górka tu jest, że po prostu ciągnik nie ma siły podjechać pod górę, ale wątpliwa sprawa. Ja sobie przejadę jeszcze jeden przejazd i lecę po przyczepę, zobaczyć, czy mogę już sobie pozbierać, bo myślę, że talerzowanie w sam raz, tak mówię, dopóki nie zaczyna do zera się ta 40, to nie ma ciula, żeby ona podjechała pod górę. No, no masakra totalna. Ale talerzowanka trochę poszło, nie powiem, ale większa połowa pola jest ogarnięta, więc resztę sobie zrobię później. Tak mówię, też chcę tak porobić na odcinku, żeby później poza odcinkiem, czy na przykład u sąsiada, podokańczyć sobie te akcje i mieć z głowy, bo akurat tak będę miał podzielone, że w połowę, znaczy w jego odcinku te resztki sobie pokończę, więc... Fajna akcja, podoba mi się to talerzowanie i nie powiem, ale ta 40 całkiem ładnie się zgrywa z tą talerzówką i też robi festę robotę, więc jeszcze podjadę teraz tylko od miedzy tego klina tam na dół, żeby już sobie na spokojnie wrócić na gospodarstwo. Nie pomyślałbym, że tyle uda mi się stalerzować, chociaż jak patrzyłem na czas odcinka, to się bałem, że naprawdę nie uda mi się czegoś tu zrobić z tych trzech akcji. Ale jak widzę, jednak się uda i tego się gdzieś tam cieszę, bo już dawno nie miałem ładowania Bell. Pierwsze ładowanie Bell, jeżeli chodzi o słomę, to były pierwsze odcinki z moim podnośnikiem na tył. To była jednak ciężka akcja, teraz już akcja z turem. To już tej zabawy powinno być, jak to się mówi, łatwiej, szybciej, łatwo, szybko i miło, więc zobaczymy, jak to będzie. Te krzaki muszę chyba powycinać tutaj, bo nie powiem, ale ciężko tu się jednak to wszystko widzi. Dobra, ja sobie lecę już na farmę. Podmieniamy 40 z przyczepą, bo myślę, że będzie mi wygodnie, jak będę miał jednak ciągnik ten drugi z przyczepą. Nie będę tam kombinował, bo nawet nie wiem, czy mam zaczep, ale chyba nie mam zaczepu podczepionego do, przyspawanego do obciężnika, więc i tak muszę jechać drugim zestawem. Ja sobie tutaj pana przepuszczę. Też kiedyś tak będę wyglądał, jeżeli chodzi o kolor włosów tego pana, więc się nie przejmujcie. Możecie się już na powoli... Różnie, dobra. Tak, możecie już się powoli do tego przyzwyczajać, że za parę lat na tej kamerze nie będzie kolor czarny, ale trochę inny. Jak już Bolek mnie postarzył do lat 80, to się nie ma co dziwić, że... Elvis Presley.
O, nie powiem, ale on miał takie trochę podobne. Dobra, zobaczmy. O, widzę, że sąsiad, perła. Sąsiad wpadł, szybka akcja, widzę, burty no. ogarnął mi, ja w szoku jestem. A, no, byłem chwilę. To jest zamach akurat. Bardzo ci, sąsiad, dziękuję, bo proszę, tak gadaliśmy, że jak będziesz miał chwilę, to podejdziesz, bym to razem szybko ogarnął. Ja mam sam sobie, chora też. Takiego sąsiada mieć, to jest skarb, wręcz bym powiedział. Nie kłócimy się jeszcze, jak na razie to jest git. Kurwa, to jest... Dobra, ja wezmę sobie rowerek. O, żeby szybko, wrócić. Ej, kurwa, ciński ten rower, aż mi spadł. Ostatnio zauważyłem, że rowerki się trzymają. Ciekawe, jak mój się będzie trzymał na przyczepie. Daj Boże, żeby się trzymał. Bo bardzo by mi to się spodobało. O, dobra, jedymy. Kurwa, ten rowerek taki... A, bym go pasami przypiął? O, proszę bardzo. O, to tutaj Polska walczyła. Dobra, jedziemy. Cyk, piątka, spód, rowerek nie spadnie, nie, no bo jest, pasy ślicznie się zapięły. Jestem w szoku. Chociaż rowerkiem się przejadę, bo już dawno rowerem nie jeździłem. Ostatnio cały czas gdzieś tam blisko gospy robiłem, więc ino na nogach, ale te nogi też muszą trochę odpocząć. Więc przejedziemy się szybciutko rowerkiem, weźmiemy ciągnik i będziemy ładować. Jak na razie kombajn stoi, więc triatlonista chyba nic tutaj nie robił. Co tu się dzieje, jakiś taki dziwny... korek tam jest, ale tam chyba Marek jechał. O, Mareczek jechał. Jedzie swoją 60. Beleczki są gdzieś tutaj, więc ja sobie tu zostawię tą przyczepę, bo nie będę kombinował. Najwygodniej mi jest. Odepnę tak. Dawajmy rower. Dawajmy ten rower tutaj. Wracam do dum. Nie, dobra, poczekaj tam. Aż tak świrować nie będę. Kierownicą rowerem jeździć nie będę. Oj, Jezu, jak dawno nie słyszałem tych dźwięków hamowania. Skład oka? Dawaj koło. Panie, żebym tylko teraz nie poleciał tutaj przez na szago przez twoją tą owsiankę, bo będą dopiero jajca. Pohamujemy delikatnie. Selece, kurde, składakiem. Życie jak bajka, składakiem. Życie jak bajka, w klapkach Nike'ach, dobra. Wkręcają szprychy. Ja se tutaj zaparkuję. Jeszcze trochę oprę o ten. Można tak powiedzieć, stodołę i lecimy. W końcu usiądę najpierw i ją odpalę. Bo ostatnio z przyzwyczajenia najpierw odpalałem, potem siadałem. Więc teraz sprawdźmy, jak nam tutaj wpisuje się 50 z turem. Na odcinku, bo jeszcze na odcinku wam tego nie pokazywałem, jeżeli chodzi o ładowanie bel, bo przeważnie widzieliście ją przy akcji obornik, a teraz sprawdzimy, jak sobie będzie radzić właśnie z belami, więc szybka akcja. Może dzisiaj troszeczkę ten odcineczek z deczka będzie dłuższy, ale zrobiłem całkiem sporo, jeżeli chodzi o robotaju. Myślę, że jakbym się skupił na samym zbieraniu bel i koszeniu, to też by to było spoko, ale zawsze już tego talerzowania mniej. A nie powiem, jeżeli wyjdzie, że na tamtym polu trzeba będzie przygotować pod ziemniaki. O, Marek jedzie znowu, więc mogę zdążyć przed nim. To Marku. Będę miał rozrzucanie tam obornika, orkę, więc na tamtym polu jeszcze całkiem sporo roboty będzie. Dobra, podjeżdżamy pod pierwszą. Zobaczmy, jak to wszystko gra i buczy. To jednak jest szybka robota. Nie ma to tamto, jeżeli chodzi o beleczki. Podnośnik był spoko, ale tur to jednak tur. To jednak robi robotę festę. Sprawdźmy. O, bardzo ładnie. Tu, do tyłu. Kurwa, zapomniałem, że to nie to. Czy to nie jakiś nowoczesny sprzęt? Wezmę sobie może tak na czwórkę, chociaż żebym dymba nie poleciał tutaj. Pozbieram sobie te belki z dala najpierw, a potem te bliskie. Ja mam tutaj jednak 5 belek, myślę, że to są 4. Czyli jednak gdzieś tam źle w głowie wyliczyłem. Czyli 25 tysięcy litrów, jeżeli chodzi o słomę z tego pola. Całkiem sporo. Tu jest mały kawałek, więc... mały kawałek, to jest chyba 0,3. Więc jeżeli będzie git, to z tego prawie pół hektara powinienem mieć spokojnie o jeszcze dwie belki więcej. Tak mi się coś zdaje.
Ale to się okaże niedługo. Dobra. I szybka akcja. Uda mi się te trzy belki typu ustawić. Chyba nawet bez żadnego ustawiania. Bez żadnego przesuwania bel. No, że i tak bym się dało. Nie powiem, ale bym sobie doczepił właśnie do tego tura. Zaczep z tyłu dospawał. To dobre. To by było. Znaczy nie do tura, tylko do. Znaczy może do obciążnika. Pewnie, tak? Przeczytałem ten. No, na obciążniku pisze tur i powiedziałem do tura, co nie? Jak to zwykle, gdy człowiek coś widzi, to i to mówi. Ale do obciążnika taki zaczął dospawać i to by robiło robotę właśnie, żeby jeździć sobie też z przyczepą. No bo fajnie by było jednak mieć ten obciążnik z tyłu do ładowania takich bel. A jednak zawsze to fajnie jednym zestawem pojechać. Ale jak mam te dwa czynniki, to można by było to też w końcu wykorzystać. Dobra, uda mi się czepić. Jo. Ale myślę, że jakbym przesunął z deczka tą belkę, to ona by ładnie się wsunęła, więc gitarowo lecimy. Szybka akcja, nawet 5 minut chyba to zbieranie nie będzie, aż mi wsteczny nie chce wejść. Szybko. No nie powiem, ale jak gdzieś jednak zawsze nie byłem mistrzem ładowania beli, nie przepadałem za tym. Gdzieś u nas zawsze to Bronek był tym mistrzem tego i nadal jest moim skromnym zdaniem. To nie powiem, że dość szybko i fajnie mi to poszło. I dość realnie jak to na moje zdolności, jeżeli chodzi o tego typu akcje ładowania. I tutaj jedyny plus, który widziałem w tamtej przyczepie, o której wam mówiłem na początku odcinka, to były burty na łańcuch. Nie powiem, fajna sprawa. Bo właśnie przy takim ładowaniu gdzieś ta burta była dodatkowo na boku i podtrzymywała tą belkę. W tym momencie ta belka jest trochę w powietrzu, więc no gdzieś jakby było coś nie halo, no to mogłoby się sturlać, ale za to ja mam piękne pasy. No niestety w tamtych mocowań nie było, w tamtej przyczepie mocowań nie było, pasów nie było, więc teraz dokupić takie rzeczy, dorobić, to by mnie troszeczkę ten koszt przerósł. A jak sami dobrze wiecie, auto sam titanie nie są, więc myślę, że bym troszeczkę stracił na tym zestawie niż zyskał. Proszę bardzo, no i po robocie. Coś tak? Co? Tak można robić. Nie, no nic się nie stało. Koniec, bo tak powiedziałeś, kurwa, to wiem, no, tak powiedziałeś, kurwa, coś się rozjebało i spadły wszystkie belki. Ja się cieszę, że się tak nie stało. Ja sobie tylko od razu wejdę i te belki od razu zapnę, żeby wszystkie się trzymały. O, i to mi się podoba. Zdał tur egzamin na szóstkę. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o ładowanie bel, na odcinku dla nas pięknie, far jeszcze się wręcz jeszcze stoi pod drzewem w cieniu, więc tym oto pięknym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na kolejne odcineczki. Na razie, pa, pa. Cześć.